Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecholif, grasz w Auto Online, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, w dalszym ciągu kontynuujemy challenge od Krzyśka Play Games HD, że mamy zbierać po prostu pieniądze, 100 tysięcy, okrągłe 100 tysięcy na ulepszenia tego oto samochodu. Ale fajny efekt, świetny, te cztery pionowe pasy. No zainwestowałem w światła, ale to już wcześniej, to nie było jeszcze w ramach tego challenge'a. Nie, ale co, miałem jakieś zaproszenia do akcji, może przypadkiem? Wyścig powietrzny. Ej, no, żebyś wiedział, że tak. Brakuje niewiele. Chyba 15 albo 16 tysięcy. I jeszcze mam całe 3 odcinki, żeby challenge w dalszym ciągu był completed. Więc mogę sobie pozwolić na takie dziwne akcje, gdzie niekoniecznie się bardzo dużo zarabia, ale coś można. Dobra, tylko kochani, ja od razu zastrzegam, że ten odcinek może być delikatnie krótszy. No, ale w dalszym ciągu celujemy w 20 minut, kurde. No, ale nie, po prostu. Może zaraz do mnie kurier przyjechać. Niestety nie z grą, no ale... Nie może to być zawsze gra, po prostu. To nie może być zawsze gra. No, czasami też musi być sprzęt, nie? Nie, no kurde. Ale zagrałbym sobie w coś nowego, zagrałbym sobie. Dying Light, no ja jako człowiek grający w Dead Island i w sumie w Dead Island przecierający pierwsze szlaki na YouTubie, no to by było wymowne i adekwatne, ale nie ma peklu. No choć w sumie znam jedną osobę, która zaopatrzyła się w tą grę ostatnio. No, może jakiś układ, coś za coś, machnią, wymianka. No dobra, jesteśmy w trójkę, co jedziemy? Pierwszą klasą, załap się na nocny lot nad południowym Los Santos, wyścig z okrążeniami dla Westr. Aha, to, okej, już chyba kiedyś to graliśmy. Ale dobra, Zebra jest z nami, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale właśnie, moment jest coś innego? No nie, no Dodo to raczej nie. Było napisane, że dla Westr, no to kurde, raczej weźmiemy Westrę. No ale okej, to zwycięstwa, nie, salut, oczywiście trzeba pokazać. Gotowy do gry i zobaczmy Zebrę. Jest Zebra. Bardzo opalony człowiek. As przestworzy, o kurde. Mignęły mi jego statystyki. 260 wygranych, no to robi wrażenie. Respekt, szacun, budzi, kurde, tak, dobra, przegrałem. Nie wierzę. Ale spokojnie, spokojnie. On jest asem przestworzy, ja jestem asem przez 2S. No to ech. Może coś z tego będzie, może jakaś równowalka. Dwa okrążenia. Dobra, no ale skoro on jest asem, ja jestem dupą, no to czemu on zaczął z przodu? Są tunele aerodynamiczne? Chyba są, ej. Dobra. Ale oni znają te wyścigi lepiej ode mnie chyba. Jakby już wiedzieli, gdzie będą kolejne. Aha. Nie, ale dobra, spokojnie, lecimy. Ja tu bardziej skracam. Trochę, dobra. O, już się komuś przydarzyło. Kuku, no nie, no kurde, Zebra. Takie coś, nasze pierwsze, nie, no nie jest to nasze chyba pierwsze spotkanie w ramach gry online, no ale ej, takie coś, na dzień dobry. Jak ja ładnie, jeszcze na pierwszym miejscu jesteś za to, że we mnie wpadłeś, no to jest wielce niesprawiedliwe akurat. No, ale spokojnie, ja się nie gniewam. Ja bym to miał miejsce w prawdziwym życiu, no to bym kurczę naprawdę w zaświatach nie dał ci spokoju chyba. No miałbym do ciebie żal. A zresztą nie brałbym w prawdziwym życiu udziału w wyścigach, w samolotach między budynkami. No nie jestem kretynem. Ani takim dobrym pilotem, naprawdę. No chyba, że naprawdę. Lot tym samolotem niewiele się różni od lotu prawdziwym. No jest, kurczę, gałka, jest drążek zawsze. O, shit. Dobra, tutaj raczej zginę? Nie. Ale dobra, ale kółka mi nie są potrzebne. Dobra, szybciej. On nabiera prędkości, ja też muszę. Ale jeszcze niżej. Dobra. A kurde, daleko jest, no. Przez ten jego kolor ledwo co go widzę. No nie, no inaczej. I tak jestem wystarczająco daleko od telewizora, żeby mieć problem z rozczytaniem wszystkich literek tutaj. No bo to jest jakieś, nie wiem, 3-4 metry, no ale... Ej, dobra, czyli pierwsze okrążenie już za nami, dobra. To okej. Wiemy dobrze, co tutaj trzeba zrobić. Zwrot. Dobra.
Tutaj delikatnie skróciłem. Dobrze, dobrze. Jesteśmy bliżej, zdecydowanie. Dobra, na szczęście nie muszę centralnie przelatywać przez. Dobra, i teraz może ja na ciebie wpadnę. Co ty na to? Może ci się zrewanżuję teraz? Nie, po prostu ja będę się starał wyprzedzić cię legalnie. W normalny sposób. Choć delikatnie teraz. Ja bym ci chciał wlecieć na głowę. Sorry. Nie było to moim zamiarem, no ale no tak po prostu lecę w kierunku checkpointu. Ojoj, czyżbym nie czysto zagrał teraz? Delikatnie. Ale się opłaciło. Pierwsze miejsce, no ale znowu we mnie wpadniesz? Nie. Dobra, spokojnie. Tutaj powiadasz, tak? No dobra, no jestem pierwszy, no nie na krótko niestety. Dobra, tam na górze, teraz już pamiętam, więc ostry zwrot, ale dopiero za chwilkę. Dobra. Ja pierwsze miejsce. I teraz nisko, z tego co pamiętam. Niziutko, tak i... Czy się uda? No... No pikuje praktycznie. Tak jest! No! To rozumiem, nie? Dobry początek odcinka, tak jest. Nie ma to jak zacząć od wygranej po prostu. Chyba, że mnie wyprzedził jeszcze. To szał będzie okrutny i ogromny. Dobra, ten chyba nie leci w ogóle tam, gdzie powinien, nie? Aha. No to poczekamy sobie. 9 sekund jeszcze. No, obserwując, jak się rozbija, bo już raczej naprawdę nie chce dolecieć. No i też wczytując się teksturki. Ale cicho, jeszcze ten jeden checkpointik zrobił. Okej, ja jest pierwszy, no, dobrze. Nie, bo tam niebezpiecznie się zebra zbliżyłeś. Ustanowiono rekord świata? Nie, no to chyba nie mój, raczej zebry to jest rekord, mi się wydaje. No, zacierając się o siebie, ta eksplozja na pierwszym okrążeniu, no nie, ten rekord do mnie raczej nie należy. Ale w dalszym ciągu godnie reprezentuję ekipę. I zapraszam do niej wszystkich. Ej! Ej! Ej, to jest mój rekord, kurde! No, rekord świata was pogięło? Niemożliwe, nie, no co wy. Bez przesady. Ale ej, jeżeli to jest prawda... Jeżeli gdzieś teraz na tablicy wyników Piechol jest w górnej części, wręcz z rekordem, no to kurde, serio fajnie. Od razu się człowiekowi poprawia humor. Co? Start? Albo lotnisko? A może start? Wejście helikopterami. Dobra, raczej odświeżenie, za długo zwlekałem. Co my tu mamy? Impreza powitalna. Ej, ja lubię misję, dokładnie. Zebra, tak jest. Jakaś misja zawsze fajna. Lotnisko międzynarodowe Los Santos jako miejsce akcji. Ej, dobrze. Dobra, i ilu nas? Póki co trzech. Dobra, zamiast fly low oczywiście znane, lubiane. Ja nawet nie wiem, czy teraz bardziej lubicie soul wax właśnie, czy non-stop pop. Ej, ale czy mi się wydawało, czy zebra próbował się odzywać? Widziałem ikonkę, właśnie teraz też, ale ja kompletnie nie słyszę, nawet jeżeli on coś mówi, to wy słyszycie to lepiej ode mnie. Więc jeżeli on się wita, to niestety ja się nie mogę przywitać i nie bierzcie mnie za gbura. Ale dobra, to w sumie mogę domniemać, że to jest cześć, no to cześć pro zebra. To właśnie jest zebr 4a. No, chyba że czytać jako 2a, zebra. Ja nigdy nie kumałem. Znaczy inaczej, jak ja wpisywałem swoje pierwsze w życiu niki wszędzie, to jeszcze nie musiałem się uciekać do liczb zamiast liter. Jak moja ksywa na life'ie. Piechol po prostu, nie żaden piechol. 2, 3, 10, żadnej daty nawet, numerka, większy liter. Po prostu wpisałem piechol i było wolne, bo taki to był jeszcze czas po prostu. Ale już na PlayStation Network musiałem dodać coś od siebie. No i na YouTubie już też, ale to tylko dlatego, że pierwszego piechola też ja wpisałem, ale zgubiłem dane jak kretyn. Dobra. Zebra, pojadę z tobą, jeżeli pozwolisz. Będziesz moim szoferem? Dzięki. Usiadłem sobie z tyłu jak lord. Ale przypadkiem, chciałem usiąść obok kierowcy. Shotgun, tak zwany. No, ale nie, spokojnie, ale już wybiję sobie szybkę. Ej, nie muszę. Dziwne. Ej, pozwólcie. Nie mam władzy nad radiem, bo siedzę z tyłu. Kurde. A, eskortuj biznesmena. To, takiej misji jeszcze nie było, ej. Dobra. Interesujące, naprawdę. Czyli to jest nasz pan biznesmen, tak? Ha. Dobra, no póki co zebra jeździ naprawdę profesjonalnie. Żadnej kraksy, żadnej kolizji nawet. Co prawda, no, najeżdża na krawężniki.
więc nie jest to najwygodniejsza jazda pod słońcem, ale mogę sobie popatrzeć, jak wygląda ta sytuacja z wnętrza. Zresztą teraz lepiej mi się celuje, ale kurczę, zmieńmy broń. Ej, tylko pistolet? O, shit, nie, dobrze. Ale co, ty jeździsz w czapce? Zebra, serio? Ej no. Nie rób sobie, sobie tego, nie, serio, jaki ty masz teraz image? Nie, dobra, tam już jadą chyba. No nie, może będziesz hamował, jedź, jedź, kurde, jedź. Ja mam naprawdę mało pocisków, ja tu będę musiał się naprawdę popisać z celnością. Nie, serio, mogliśmy podnieść jakieś bronie dodatkowo. Nie, ale w ogóle większa imersja w dalszym ciągu z pierwszej osoby. Cholera, no spojrzeć do tyłu. No tam gdzieś będą, no. Gdzieś tam. Dobrze, mogę teraz już prawie o 360 się odwrócić. O, już są gdzieś na horyzoncie, ale kierowcę mamy dobrego. Więc może zdajmy się tylko i wyłącznie na jego umiejętności. No nie no, ale i tak muszę przynajmniej udawać, że mnie to interesuje, co tam się dzieje z nami. A powinno, kurde, bo oni się zbliżają, niedobrze. Ale spokojnie, jeżeli nie pojawi się zaraz drugi, no to może nawet nie będę musiał jednej łuski nawet zużyć. Kurde, wyjeżdżaj z zakrętu. No już mogłem ich postraszyć, oni mogą mieć lepszy samochód od nas. Szybszy zdecydowanie na prostych. No tam chyba widziałem już światła, dobra, niedobrze, niefajnie, niefajnie. Kurczę, zaraz chyba zacznę ludziom po oponach strzelać, żeby tylko zablokować im drogę, a naboi mało, bardzo mało. Aż do tego stopnia mało, że też pojawiła się myśl, żeby poczekać, aż zbliżą się na tyle, żeby auto-aim ich złapał. Bo z fotelu pasażera chyba można, tak? Czy nie? No nie wiem, zresztą obojętnie, tak będę musiał w nich trafić, tak. Dobra, ale ej, spokojnie, to już naprawdę nie jest daleko. Może chociaż raz wypalmy. A, nie mam sobie przeładowania z wewnątrz, nie istnieje. Ej, przestraszyłeś tego jednego strzału. Okej, dobra. Zrobiłem, wypełniłem swoje zadanie należycie jako ochroniarz. Zabezpieczyłem pana biznesmena. Nie no, ale oczywiście cała zasługa w umiejętnościach prowadzenia samochodu. Świetny z ciebie szofer, zebra. No dobra, to mogłeś sobie oszczędzić akurat to przytarcie na sam koniec. No ale i tak było świetnie, dzięki. Dobra, to zaraz kolejną jakąś. Nie wiem ile za to. Bo w sumie zapowiadało się trudno, było interesujące, no właśnie, ale nie było aż tak niebezpiecznie. 3500. No jeszcze zdychę, jak zarobię. To będzie, można już powiedzieć, że challenge completed, bo będę miał 100 tysięcy. I wtedy pozostanie tylko ulepszyć, wizualnie, entity. Dobra, paluch do góry oczywiście. Aha, była druga drużyna. Aha, oni byli drugą drużyną, no tak. Nie udało mu się do nas dojechać, no nie wierzę. Dobra, odświeżmy listę, bo nie widzę tutaj żadnej fajnej misji. Coś dobrego dla biednego? Dokładnie, widzę z misją, z zebrą mamy ten sam pomysł na dobrą zabawę, wykonywanie misji. A może po prostu też śledzi filmy na kanale? No wspominał, że jest znajomym Chiefa. Czyli Chiefu pewnie zdąży się pochwalić, że zna takiego gościa, co wrzuca jakieś denne filmiki na YouTube'a i ma bardzo mało wyświetleń. No, ale kurczę, no niekoniecznie musiał je oglądać. No jeżeli akurat trafił na okres, kiedy pojawiały się odcinki z Dark Souls, no to liczba wyświetleń naprawdę nie przeraża, bo oscyluje w granicach 40-50. No, ale ma swoich wiernych fanów, głównie mnie. I to cieszy najbardziej. Nie, nie was niestety, bo wy, jak oczywiście zauważyłem i już mówiłem o tym nie raz, Grand Theft Auto Online wybieracie jako swoją ulubioną serię. Dobra, ej, dobra muzyka znowu. Ej, wszyscy, komplecik, możemy startować, serio, czas nagli. Serio, to 30 sekund by się przyda w tym nagraniu dodatkowo. No come on. Nie, dobra, ale kupię kamizelkę. Ej, kurczę, 10 tysięcy brakuje. Ponad teraz już, po tych zakupach. No, ale może... Jestem porządnym facetem, co nie? Świadczę cenną usługę biednym i uciśnionym. Daję szansę i nadzieję tym, którzy ją stracili. Bym mógł dalej pełnić swoją szlachetną rolę, potrzebuję więcej aut. Nie stać mnie na ich zakup, ale w Gentry Manor mieszka masa bogatych durniów, których można okraść dla dobra większej. Kurde. No tak, jasne.
Chyba dla większej sakiewki, wypełnionej później drobniakami. Ej, ale w ogóle widzicie to, UFO? Dobra, coś dobrego dla biednego. Inna perspektywa mimo wszystko. Pozwólcie, że ja pojadę z swoim samochodem. Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiał się z nikim bić o niego. Sorry, koleś. Jedziemy. Teraz już możemy. Dobra, waypoint. Do samochodu. To jest już tu, więc nawet nie będę mógł skorzystać. Kurde, sorry. Nie wiedziałem zebra, że będzie skakał. Oh shit. Ale mam taki zwyczaj. Zwyczaj wbijać się w cholerę. O, tak, w ten sposób. Dobra, ale już wystarczy tego wbijania. Teraz już można postrzelać sobie. Tak, to jest jakiś współgracz. Dobra. Dajcie tego Rolls Royce'a. Dajcie tego Rolls Royce'a. Idealnie będzie do mnie pasował. No dalej, właśnie. Co, zamknięty? No ja się nie dziwię, że zamknięty, no ale... Kurde, dajcie samochody, dalej, bierzcie te auta. No, pięknie. Mam nadzieję, że o ten samochód chodziło. Dobra, no jedźcie, kurde, blokujecie. Tamten jakiś teleport odwalił. Dobra, kit, kręć. Nie wiem, czy mam dobry samochód nawet. No troszeczkę się zagmatwało tutaj. A policjanci, no kit. Oj, widzę, ktoś tam nie ma dobrego łącza w tym momencie. Oj, no sorry, wybacz, no kurczę, nie o to mi chodziło. Nie chciałem ci zajechać z drogi wcale. No ale dobra, no ja nie wiem, czy ja mam też ten samochód, o który tutaj chodzi. Jakbym to wiedział... No na pewno mają ci przede mną, okej, okay, mogę się trzymać blisko i ich osłaniać z pokładu tego Rolls Royce'a. A właśnie, on dalej ucieka przed policją, tak? Dobrze, strzelam, dobrze domniemam. Tak, dobra. Ale okej, udało wam się zgubić już policjantów, prawda? No tam się żaden akurat nie zbliża. Okej, ja już mogę chyba pojechać w dobrym kierunku. Oj, nie, jeszcze nie, bo tu policjant akurat za narożnikiem. Trzeba będzie koło Los Santos Customs przemknąć delikatnie i po cichutku. Dobra. Okej, pomóż dostarczyć samochody. Mnie już nie ścigają. Mogą ścigać jeszcze ich. Kurde. Nie mam teraz dostarcz samochód, tylko pomóż dostarczyć. Kurde, czyli oni mają tylko te auta, o które tutaj chodzi. Dobra. Nie. O, dobra. Właśnie. Dzięki. Op, pozwól, że przeskoczę. Dobra, jedźmy. Sorry, no myślałem po prostu, że trafiłem to auto, które trzeba. I okazało się, że mylnie myślałem. Niestety błędnie. Ale dobra, jesteś dobrym kierowcą, nie martwię się. O kurde. A chyba powinienem, niestety. Wiesz, że teraz bardziej na rękę jest nam, jak ty ich zgubisz, niż to, że ja będę strzelał, prawda? No, więc jakby co, pokładam nadzieję w twoich umiejętnościach cały czas w dalszym ciągu. Ale zmienię sobie perspektywę. A, to jest kominiarka, tak? Jak jesteś na robocie, że tak powiem, to ubierasz nakrycie głowy, a tak właściwie zakrycie twarzy. Dobra, rozumiem. Nawet to jest mądre, ci powiem szczerze. W dobie wszędobylskich kamer i totalnej inwigilacji, jak najbardziej. Tylko jedyna opcja, żeby pozostać później anonimowym. Dobra, no ale tak, jeden samochód dostarczony, zostaje jeszcze ten. No ale kurczę, muzyczka nie taka, mogę zmienić, już siedzę z przodu przecież. Jedziemy, popik. Dobra. Nie, ale serio, już powinniśmy być zaraz na miejscu. Co to za muzyka dziwna, kurde. Już wiecie co, serio, już soluaksi lepiej. O, co to było? No nie mówcie, że to jakiś debil rzuca gra. Co ty wyprawiasz? Co ty, jedź, kurde, jedź. No, dobrze. Kurde, ty krecie! Ej, ale Simon eksploduje? No i zebra na pierwszym miejscu, ale moment, dziwna ta kominiarka. Jakby ktoś... Ej, właśnie, może to jest to! Może to jest przychoinkowa skarpeta świąteczna, taka, którą w Ameryce się wiesza na kominku. Ej, 10 tysięcy? Ej, cholera, nie kupiłbym kamizelki, miałbym teraz już, nie? Nie wierzę. Ale może to jest taka skarpeta właśnie. Po prostu dwie dziury zrobione i jechane na łeb. I kradzież. Kurde, no nie, może faktycznie.
No minęła mi świąteczna aktualizacja, niestety, no ja tego nie mam. Chyba, że to dalej jest jeszcze w sklepach po prostu. Starczy podejść i kupić. No niektóre przedmioty były jeszcze później dostępne, ale właśnie, kurczę, raczej z takich głównych aktualizacji, a nie takich okresowych. Kurde, nie wiem, czy ma 100 tysięcy, ale może już będę mógł coś sprzedać. To jest deathmatch? Deathmatch, dobra, deathmatch jeszcze mogę zagrać chyba. No i najwyżej zrobimy tak, że ten odcinek skończymy wraz z deathmatchem, a w kolejnym po prostu zrobimy ulepszenia za zarobione pieniądze i wtedy dopiero Krzysiek, twój challenge będzie completed. Nie, nie chciałem sam sobie echa zrobić, po prostu nie wiedzieć, czemu Krzysiek wypadło z moich ust dwa razy. Dobra, co jednak, deathmatch się udał, czy do swobodnej? Aj, deathmatchik, dobrze, okej. Okay. Lobby, obyśmy nie musieli długo czekać. Ej, i wielu graczy nagle. Czyżby jakiś skill jeszcze? Czy jesteś zebra jedynym, który dokonał przesiadki na playa czwórkę? Ale dobra, jeszcze zmieńmy sobie radyjko, może zdążę. Nie, Solwax nie. Dobra, non-stop pop, niech będzie. Na 78% ten deathmatch ma tylko. Znaczy nie, no bo łatwo trafić na malkontentów. Ludzi, którzy po prostu jak przegrywają, to dają kciuk w dół. Na przykład nie podoba im się, że jest miejscówka, gdzie można wejść na dach i od razu się denerwują. Kurczę. A postawię, jesteśmy z zebrą? Jesteśmy z zebrą. 200. Za mnie i za niego po 100. Wierzę w siebie i wierzę w niego. No jest dobrym pilotem, okej, okay. I jest dobrym kierowcą, no to może też jest dobrym strzelcem. Dobra, salut. Możemy jechać z tym koksem, panowie. Jak tam druga drużyna? Tutaj trzech, nas czterech, mamy już w zamyśle większe szanse. Ej, więcej postawię. Kafla. Kurde, mam nadzieję, że zakład jakoś się przyjął. Dobra, jest klamka, jest pukaweczka, dobra. Jestem gotów. Dajcie mi teraz tylko ludzi do strzelania. Dobra, kurczę, weźmiesz? No, proszę bardzo, częstuj się. Ja tu muszę coś innego jeszcze podnieść. Nie wiem, gdzie oni są. Ej, daleko, dobra, łom mam. Po co mi, kurde, łom? Jak inni startują z pistoletami. Dobra, później się nad tym będę głowił. A tymczasem trzeba zginąć. Albo zabić. No zginąć, kurde, no nie wierzę, jestem pierwszą ofiarą losu, która padła. Ajajajajaj, dobra, jeden zdmuchany. Przydałaby się inna broń, ale coś mam wrażenie, że właśnie mnie z SMG ktoś zabił. Dobra, zebra zalicza swoje pierwsze zabójstwo z SMG. No to pięknie, naprawdę mam dzisiaj wyjątkowego streeta. Mhm. Dobra, obejdźmy go z tej strony. Wykończyli ich, dobra. Jakieś bronie może się zrespawnują tutaj w tej zajezdni. Fajnie by było, nie ukrywam. Dobra, gdzieś tu ktoś. Dobra, jest, pierwszy kill, ale serio, siedzę zbyt daleko. Ciężko mi będzie tutaj walić jakieś headshoty. Dobra, ale 12 pocisków, zawsze spoko, lepiej to niż biegać z łomem. Ale właśnie, tu jest SMG gdzieś. A chciałbym się do niego dorwać. Shotgun też byłby spoko. Ale SMG nie pogardzę. Gdzie jesteś? Chyba w wagonie. Dobra, czekaj, sprawdzę, rzucę okiem. Nie, w wagonie tego nie ma. Kurde, niedobrze, pewnie on zgarnął. A, dobra, ważne, że któryś z naszych, a nie któryś z ich. O, shit. No, nie zdążyłem się obrócić nawet. Zebra, byłeś koło mnie, myślałem, że obstawiasz tyły. A, tu się okazuje, że niestety nie. Dobra, ale wygrywamy, dobra, znacząco wygrywamy. Co prawda ja się nie przysługuję póki co. Zbyt dobrze. No ale okej, może teraz będzie lepiej. Oj, ale lagi. Kurczę, to nie ja. No, ale troszeczkę ci pomogłem. Nie możesz powiedzieć, że nie. Oj, teraz trochę gorzej. Dobra, podziurawił zebrę. Zaraz trzeba będzie się zemścić. Ale z głową, kurde, oczywiście, że z głową. Nie może być inaczej, nie może być inaczej. Dobra, tam gdzieś jest. Na pewno lepsze broń ode mnie. Ale muszę tu ruszyć, muszę. Po prostu. Dobra. Gdzieś tam jest ktoś.
Pytanie, czy to mój? Tak, mój. Dobra, widzę znacznik. Ale to niekoniecznie musi być jedyna postać, która tu się teraz kręci. No, może być taki koleś na przykład. Ale kurczę, ktoś tu ma lagi. Ktoś tu ma naprawdę duże lagi. Bo rzecz nie jest fajna, kiedy próbuję do kogoś strzelać, a ktoś mi się teleportuje, no. Oj, no dobra, na szczęście friendly fire wyłączony, bo by zebra zgarnął ten granat. No ale wbiegł w eksplozję, mógł patrzeć. Ale chyba wiedział po prostu, że tu nie można tak zginąć. No, teraz ci pokryłem plecy, tak jak powinienem. Teamwork, kurde, teamwork. Woo! No, ale salutowanie w deathmatchu tego jeszcze nie było. Takie oznaki wzajemnego szacunku. No, szacunek mam nadzieję jest wzajemny, ale salutowałem tylko ja. Kurde. Tam gdzieś ktoś jest. Daleko. Może zdraćmy się eksplozją. No, to nie ja go podziurawiłem. Ej, i on dalej nie pozostaje, no właśnie. Podziurawiony, bez przesady, no bez kitu. Dobra, daleko. Daleko od ciebie ten granat. No ale trzeba korzystać, póki się je ma. No seria zabójstw. No póki teraz się przysługuje. Ej, jest nieźle. Siema, może pobiegajmy trochę razem, faktycznie. Podejrzewam, że z tamtej strony właśnie będą. Gdzieś. Więc dobrze się przeturlać po prostu czasami dla świętego spokoju. Tutaj może? Tu lubią skakać przez płot sobie. I tak pewnie jest, tak pewnie jest. No właśnie, kurde, nawzajem się zabili, no. Ale to znaczy, że byłem na dobrym tropie. O, tam też, ale ten bliżej. Ale może jednak tamten. Ale nie mogę stać na środku jak debil, dobra. Schować się. Dobra, tam jest. Dobra, jest mój, dobra, spokojnie. Teraz nie zginąć od razu, bo tam był jeszcze drugi. Przypominam, no właśnie. No i to rozumiem, dobra. Jeszcze jakiś? Kurde, dwóch, fuck. Ale na nich jest sposób. Jakiś granacik. Ej, chyba że, no właśnie, że on stoi jak łeb. I tak go zabiję. No pięknie. No i świetnie. Dobra, rzucę jeszcze jeden. Dobra, zmienić położenie. Tak jest. Ej, tu jest... Co tu jest? To jest jakaś broń. O kurde, po co tak się wychyliłem? Cokolwiek to było, podniosłem. Tam jest, kurde, no przecież... No może trafię. No, heady jakieś. Kurde, dobra, ale on stał w miejscu. To troszeczkę lamerskie, ale... Ale zadziałało. Dobra, jeden granat. Przejdźmy też i drugi, jeżeli mam. Już chyba nie. Właśnie się skończyły. Mam bardzo ciężką snajpę. Ale dobra, kit. Szarża. Uważaj. No, właśnie. Zebra też, widzę, szaleje. No, ale ja szaleję na tym, kurde, który się nie rusza chyba. Albo oni wszyscy już się poddali, tego nie wiem. Dobra, tu są jakieś granaty jeszcze? Podniosłem coś. O kurde. Nie! No! Kurde, skończył ciąg zabójstw, no. I za mnie też został... Ej, w sumie nawet 500 zarobił za nas, za naszą dwójkę zebra. Widzisz, kurczę? MVP. Ja i ty. Me and you. Ej, była taka piosenka tutaj gdzieś w radiu leciała. Dobra, lecę dalej pistolecik, tak? Ej, ale w sumie też mam snajpę. A może by tak? No to nie Counter-Strike, co prawda. Ale kogoś może gdzieś wypatrzę. Zdradziecko. Nie no, zabójstwo snajpą na takiej mapce? Na pewno trudne, okej. Oj, sorry, koleś coś znalazł, niedobrze. Jednak pistolet. Pytanie, gdzie jest? Bo tak trochę poleciałem. Ej, kurde, z drugiej strony. Niedobrze. Ej, ale... Właśnie, może to jest jednak dobry moment. Może to jest to. Zginął? Kurde, zginął. Kurczę, szukamy. Szukamy dalej.
przyklejając się do wszystkiego, co oczywiście jest możliwe. Tam masz! Kurde, dobra, ale serio, ja mam na to snajpę. Gdzie? Tam, kurde. No wychyl się jeszcze raz, przebiegnij, no... Tak. No dobra, jeszcze raz. No stoję jak łeb. No gorzej jak z drugiej strony się właśnie teraz zrespawnują i mnie rozstrzelają. Nie no, warto rzucić okiem. Nie, nikogo nie ma, dobra. Czyli jednak bardziej z tej strony. No mógłbym naszego ściągnąć. Nie, ale serio, tak kurczę, troszeczkę się czuję teraz niefajnie, bo naprawdę roznieśliśmy ich na miazgę. Ej, kill snajpą, kill snajpą! Kurde, nie, niestety. Było blisko. Nie, ale serio, nie mogę tak stać, bo zaraz zginę. Gdzie oni się podzieli teraz? Czyżby już naprawdę z tej strony? Tak jest, dobra. Zgadza się. No, już mi go podziurawił, no bo oni szarżują, ja się chcę z nimi bawić, no. I to jest mój błąd właśnie, to jest właśnie mój błąd. Ale pieniążki podniosę. Czemu nie? Powiadasz, że tam, tak? Gdzieś. No widziałem, jak biegniesz, koleś. Spoko. Dobra, wreszcie ja. No oj, dobra, ale jak już koleś się rusza, to nagle się robi problem. Dobra, 20 parę sekund. Raczej tutaj już zwycięzca się nie zmieni. No wreszcie SMG. Dobra, pełna szarża teraz. No, 15 sekund. 15, 14, 13. No jednego killa może jeszcze w klepie. Kurczę, nie w klepie. Koleś go zabił. Ale kto wie, kto wie. Może... Wow, shit! Co to było, ej? Co, czy ja... Nie, przywidziało mi się pewnie. Więcej zabójstw niż zgonów i bez apteczek. Wow, dobra. Nie wiedziałem, ale się udało. Okej, i na pewno, kochani, w następnym odcinku uda się zrobić ulepszenia. No, jeszcze ranga, no wszystko na plus, kochani, wszystko na plus. No, tylko pytanie, kiedy będzie kolejny czas na sesję nagraniową. Dobra, rzućmy jeszcze okiem na statce szybko. Przed końcem. Okej, łapa oczywiście. 10-4, ej, czyli w sumie aż tak bardzo mnie w glebę nie wglepali. Wklepali. Wgniotli. Dobra, trzymajcie, kochani. Pozdro. Cześć, hej.